Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy polegającej na układaniu majowych przysłów. Wiemy, że w maju jak w gaju. Wiemy również, że przysłowia mądrością narodów. Dzisiejsza zabawa polega na łączeniu w pary części zdań, tak by powstały przysłowia związane z majem. Zanim kliknę OK, chciałabym Was poinformować, że link do tej gry znajdziecie na dole w opisie filmiku pod filmikiem, by po skończonym odcinku samodzielnie zagrać w tę grę i ułożyć majowe przysłowia. A teraz uwaga, polecenie, połącz w pary części zdań, by powstały przysłowia związane z majem. Miłej zabawy, OK. Zauważcie, że mamy cząstki zaznaczone kolorem niebieskim oraz cząstki zaznaczone kolorem brzoskwiniowym. Kropeczki brzoskwiniowe oznaczają początki przysłów, bo widzę, że rozpoczynają się wielką literą. Natomiast te cząstki, które są zaznaczone kropeczką niebieską, są dokończeniem przysłowia. Odczytam te brzoskwiniowe. Kto się w maju urodzi? Kiedy w maju wiatr z północy, majowe błoto, grzmot w maju nie szkodzi, gdy w maju plucha, grzmot w maju, jeśli w maju śnieg się zdarzy, chłodny marzec, ciepły maj, gdy kukułka kuka w maju. No dobrze, teraz będę odczytywać te niebieskie. Będzie zboże jako gaj, sad dobrze obrodzi, ma się u nas zimno w nocy, to lato dobrze wyparzy, spodziewaj się urodzaju, w czerwcu posucha, więcej niż złoto, dobrze mu się powodzi, sprzyja urodzaju. Spróbujmy teraz łączyć wobec tego cząstki przysłów, tak by do siebie pasowały. Zacznę od góry. Kto się w maju urodzi? Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Majowe błoto, majowe błoto, majowe błoto, majowe błoto, więcej niż złoto. Kiedy w maju wiatr z północy, kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. Grzmot w maju nie szkodzi. Sad dobrze obrodzi. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. Pasuje. Grzmot w maju. Znowu grzmot w maju. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. Tak. Gdy w maju plucha. Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj. Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. Świetnie, to jest właściwe rozwiązanie. Brawo! Mi się udało. Mam nadzieję, że Wam również się uda. Odsyłam Was do linku, który jest zamieszczony na dole pod filmikiem w jego opisie. Jeżeli odcinek podobał Wam się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry, a ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa!